Siemanko was wszystkich, ja jestem Real, zapraszam was do kolejnego odcinka, tym razem do Wiedźmina DLC, gdzie mamy... A, Quen nam tutaj daje światło. Gdzie mamy DLC pod tytułem Szlak byte bagna. Teraz mam do znalezienia człowieka, który zatruwa wszystko na co tylko się daje. Mamy jakiegoś Hermana Gielca. Zapytamy się go. Oczywiście ja jestem Razi. Kim jesteś? Co tu robisz? To kim jestem nie jest tak ważne. Ważne jest to, kim ty jesteś i co robisz. Ale to już wiem, dlatego tu przyszedłem. Trzeba zakończyć te niecne poczynania. To, co wiesz, ja nie robię nic złego. To czym jest według ciebie prowadzenie eksperymentu zatruwający całą okolicę? I wpływ tego na ludzi i zwierzęta. To, że mają halucynacje. To, że widzą wszędzie potwory i boją się. Ja robię to dla dobra nauki. Wolne żarty. Pozwól mi chociaż wytłumaczyć, wyjaśnić. Dobrze, ale niech to nie trwa to zbyt długo. Niech to będą dobre wyjaśnienia. W takim razie zaczynam od tego, kim jestem i czym się zajmuję. Mów. Nazywam się Hermann Giels. Studiowałem nauki przyrodnicze ze specjalizacją medyczną na jednym z uniwersytetów w Nilfgaardzie. W skrócie, moje badania nie spodobały się władzom uczelni i zostałem wydalony. Problem w tym, że moje badania były kontrowersyjne. To cel był dobry. Otóż, chciałem znaleźć lekarstwo na gorączkę krwotoczną. Najpierw prowadziłem testy różnych substancji na zwierzętach, niestety z nie najlepszym skutkiem. Następnie przyznam, bez zgody uczelni spróbowałem zaaplikować moje lekarstwo paru chorym. Niestety w trakcie badań dowiedziano się, co robię i relegowano mnie z uczelni. W takim momencie czekałem na wyniki badań, każdemu dałem nieco inną mieszankę leku. Niestety pierwsza osoba zmarła, lecz u następnych, po pierwszych paru dniach, widziałem poprawę. Po tym wszystkim żadna uczelnia w gardzie nie chciała mnie już przyjąć. Byłem skończony, lecz wiedziałem, że jestem na dobrej tropie. Nie mogłem na tym etapie zarzucić badań, w związku z czym uciekłem z kraju na północ i postanowiłem w tej tajemnicy dokończyć swoje badania tutaj. Zdaję sobie sprawę, iż ludzie odczuli skutki uboczne w postaci halucynacji, jednak nic poza tym złego się nie działo. Niech ci będzie, ale musisz stąd wynieść. Może któryś z uniwersytetów w Królestwach Północnych cię przyjmie. No i zobaczymy. No powiedziałem mu, że ma się stąd zmywać. Tak ładnie. Delikatnie powiedziawszy. Bym mógł go zaszlachtować, ale ja jestem człowiekiem pacyfistą i nie mam zamiaru wybijać. No każdy ma prawo do życia, tak? Nauka jest po to, żeby była. Zobaczymy. Co to dalej da? Czy to będzie ten? Dużo? Jest LA. I jak? Nie zabiłem go. Sprawa okazała się bardziej skomplikowana. Że co? Wiedźminie, bagna przez ciebie umrą. Bądź prze... Wysłuchaj mnie, proszę. Przekonałem naukowca, aby zrezygnował z badań tu. Wynieś się stąd. Nie wróci do życia z tym wszystkim snom, ale dobrze, niech tak będzie. Żegnaj, żegnaj. Hermann Giertz postanowił kontynuować badania na jednym z uniwersytetów w Królestwie Północnym. Pozwolono mu eksperymenty jednak tylko na chorych. Po pewnym czasie wizerowano składniki z roślin, które zapobiegały zapadaniu na wielu chorób. Jakiś czas później do jego portu przybył zaniedbany okręt, z jego pokładu zeszły na ląd szczury przenoszące chorobę. Zanim wybuchła epidemia, sytuację opanowano i udało się wyleczyć wielu zarażonych. Kto wie, jakby potoczyły się losy świata, gdyby historia na bagnach przybrała inny obrót. Lecz to nie miało już znaczenia. No nic, zakończyliśmy, jak to się mówi, jeden z... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu dodatków. Następny dodatek, jaki zobaczycie z Wiedźmina, zapraszam, to scena neutralności. A więc zobaczymy, co wtedy się wydarzy. A więc ja dziękuję Wam bardzo ślicznie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z DLC. Co przy tym będzie? Zobaczycie. A więc do zobaczenia. Cześć.